Generalnie mieszkania wykończone w pełnym standardzie, czyli panele, ściany pomalowane, do tego łazienki gotowe. No co, wiele tysięcy metrów sześciennych betonu, kilkaset tirów cegły, teraz jakieś 9 tysięcy metrów kwadratowych kostki brukowej. Finał, no jeszcze myślę kilkanaście dni i gdzieś tutaj ostatnimi chodnikami plus nasadzeniami zieleni zakończymy. 159 mieszkań, 5 lokali użytkowych, które myślę zapewnią minimalny serwis handlowo-usługowy dla mieszkańców osiedla. No a jeśli chodzi o pewnego rodzaju udogodnienia i technologiczne rzeczy, które Państwo tutaj wprowadziliście? No, na pewno fotowoltaika, czyli dzisiaj no, energia ze słońca. Na każdym z dachów jest zamontowane po kilkadziesiąt paneli, które będą generowały tutaj prąd ze słońca, co pewnie wspomoże oświetlenie części wspólnych i zewnętrzne terenu. Oczywiście nie zapomnieliśmy o innych, nazwijmy to, infrastrukturalnych jakby inwestycjach na tym terenie, czyli powstaje piękny plac zabaw, który prawdopodobnie widzimy gdzieś tutaj za oknem. Myślę, że tam dzieciaki znajdą spokój, spokojny i bezpieczny przede wszystkim miejsce do zabawy. Również na terenie osiedla zostaną posadzone drzewa, czyli też zazielenieje się, mam nadzieję, bardzo szybko i będą udanie rosnąć, jak również do dyspozycji naszych mieszkańców będą drogi dojazdowe wewnętrzne i parkingi. 1,5 miejsca parkingowego na jedno mieszkanie, czyli to powinno zapewnić, myślę, spokojne miejsce dla każdego mieszkańca, czyli to jest ponad 230 miejsc parkingowych. Zainteresowanie, muszę powiedzieć pozytywnie, że wzrasta po okresie chwilowego zastoju. Podpisujemy kolejne umowy, pozostało jeszcze około 40 mieszkań, 45 mieszkań wolnych do wyboru dla chętnych. Na koniec zostają te najokazalsze, czyli te największe mieszkania, bo one najtrudniej znajdują potencjalnych najemców, zarówno ze względu na fakt wymaganej wpłaty partycypacji, która jest liczona od ilości metrów kwadratowych, czyli przypada na metr kwadratowy, czyli im większe mieszkanie, tym większa wpłata. Mieszkania będą wykończone, urządzone w zakresie podstawowym, czyli podłogi zarówno w łazience, jak i w kuchni, jak i w pokojach są obłożone okładzinami, bądź kaflami, bądź panelami podłogowymi. Ściany są pomalowane na biało, żeby tutaj dać pole do popisu potencjalnemu najemcy, jaki kolor sobie wybierze. Mieszkanie jest wyposażone również w kuchenkę i zlewozmywak. W łazience jest dokonany biały montaż, czyli wanny, bądź prysznice, umywalki i miski klozetowe, jak również całość oprzyrządowania elektrycznego. Oczywiście w każdym mieszkaniu jest wyposażone w instalację internetową i telewizyjną, to już jest dzisiaj standard. W każdym mieszkaniu znajduje się balkon. W zależności od wielkości mieszkania jest on większy lub mniejszy, jak zarówno jego usytuowania. W zasadzie przewidziane są, myślę, atrakcyjne, dość duże tarasy w okolicy, powiedzmy, od 8 do 12 metrów kwadratowych. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby starać się o takie TBS-owskie mieszkanie? Jest dość niskie kryterium dochodowe, które jest wymagane, ale które jednocześnie nie może być przekroczone, co ogranicza pewnej liczbie osób ubieganie się o takie mieszkanie, ale z drugiej strony jest wymagana wpłata partycypacji w wysokości 30% blisko kosztów budowy, która jest skalkulowana na poziomie 2000 zł za metr kwadratowy oraz zapłata kaucji, to jest to standardowe wpłaty, które są wymagane w TBS-ach. Oczywiście wszystkie te wpłaty są podlegają waloryzacji i zwrotowi w przypadku wyprowadzenia się najemcy. Również jako ciekawostkę powiem, że jest to w zasadzie drugie osiedle, pierwsze takie wybudowane od nowa, którego lokatorzy, najemcy mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów czynszu w ramach rządowego programu Mieszkanie na Start. I w zasadzie przepisy i wymogi, które są tak skonstruowane, że jeżeli spełni się jakby warunki do zasiedlenia mieszkania, to jest wysoce prawdopodobne, że automatycznie spełni się warunki do ubiegania się i otrzymania tej dopłaty, którą można otrzymywać przez 15 lat najmu, co jest, wydaje mi się, dość atrakcyjną ofertą. Po 15 latach mieszkańcy czy też najemcy będą mogli ubiegać się o przeniesienie własności.
według aktualnego jakby stanu prawnego odbywać się to będzie po cenach rynkowych, przy czym waloryzacja, czyli zwaloryzowana partycypacja stanowić będzie wkład własny i zaliczenie na poczet zapłaty za mieszkanie. A te ostatnie tygodnie prac, nad czym będzie się teraz tak naprawdę skupiać, żeby ten pierwszy lokator mógł spokojnie tutaj już wjechać i mieszkać? No na pewno detale, czyli trzeba teraz przejść wszystkie mieszkania i jeszcze takie ostatnie szlify wykończeniowe, no i ten teren zielony. Ziemia jest ciężka, teren jest dosyć trudny w obsłudze ze względu na to, że to jest ziemia taka zagliniona, no ale generalnie jeżeli mocno nie będzie padać, to powinniśmy sobie poradzić i chcielibyśmy to zostawić już z zasianą trawą, no, żeby wyglądało dobrze.